Nie milkną echa wydarzeń minionej niedzieli. Wszystko za sprawą Roxany Węgiel i Kevina Mgleya, którzy tego dnia stanęli na ślubnym kobiercu. Za szczegóły organizacji wydarzenia odpowiedzialny był zespół sławnej wedding planerki, Izabeli Janachowskiej. Pani młoda zaprezentowała się w eleganckiej koronkowej kreacji okroju rybki, natomiast pan młody postawił na jasnobeżowy garnitur. Okazuje się, że Kevin przed ślubem miał jedno marzenie. Co to takiego? Roxana Węgiel i Kevin Mgley wzięli ślub kościelny. Stało się, Roxana Węgiel i Kevin Mgley po raz drugi powiedzieli sobie, tak. Uroczystość odbyła się 25 sierpnia w kościele Michała Archanioła i Świętej Anny w Dydni, niedaleko Przemyśla, natomiast wesele zorganizowano w winnicy, piwnica Półtorak, na Pogórzu Dynowskim w Witryłowie, Woj. Podkarpackie, zaślubiny owiane były tajemnicą niemal do samego końca. Nie inaczej zresztą było w przypadku ślubu cywilnego, jaki para miała wziąć w marcu. Do tej pory oboje unikają komentarza, jednak w związku z ostatnimi wydarzeniami, mama pani młodej potwierdziła spekulacje. Teraz wszystko jest już jasne. Na opublikowanych fotografiach widać, że pani młoda wybrała długą, koronkową suknię. Kreację uzupełniał welon, bukiet lilii, a także rozpuszczone włosy. Pan młody natomiast zdecydował się na beżowy garnitur z kamizelką. Roxanę Węgiel do ołtarza poprowadził tata, Kevin Mgley miał jedno konkretne marzenie. Pan młody dołożył wszelkich starań, by dorównać żonie przy ołtarzu. Ostatecznie Kevin Mgley postawił na jasny garnitur ekskluzywnej marki Taylor Club. Okazuje się, że Kevin miał jedno konkretne marzenie związane ze swoim strojem. Mgley zażyczył sobie, aby poza logiem marki, we wnętrzu marynarki znalazła się także data ślubu. Tak też się stało, wprowadzono poprawki, dzięki czemu strój stał się wyjątkowy, Roxana Węgiel olśniewała w zjawiskowej sukni ślubnej projektu Izy Janachowskiej, a Kevin Mgley był jej eleganckim dopełnieniem w naszym piaskowym garniturze. Klasyczny krój z nowoczesnym włoskim akcentem, szerokie klapy marynarki i lekko opływające ramiona nadawały stylizacji lekkości. Spodnie o prostym kroju i długości do kostek oraz zamszowe mokasyny w kolorze mlecznej czekolady dodały wyrafinowanego, włoskiego stylu. Błękitny fular i złote spinki dopełniały całość, zgodnie z życzeniem Kevinem, marynarka została subtelnie sygnowana datą ślubu i logo Taylor Club, napisała na swoim profilu marka, zamieszczając kilka wideo z przymiarek. Złamałem swoje zasady, na Instagramie marki pojawiły się nagrania z przymiarek. Na jednym z nich Kevin Mgley przyznał, że o jego wyborze zadecydowały polecenia. Pan młody nie krył zadowolenia, w związku z czym podzielił się przemyśleniami na temat internetowego marketingu. W przeszłości miał obiecać sobie brak zaangażowania w promowanie produktów na swoich profilach społecznościowych, jednak tym razem postanowił zrobić wyjątek. Nie ma nic lepszego niż polecenie produktu, z którego jest się zadowolonym. Obiecałem sobie, że nigdy nic nie będę polecał na Instagramie, ale to jest tak dobrze zrobiona robota, że ja swoje zasady łamię, przynajmniej.